Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj, jak sam tytuł mówi, pasta od szwagra, od Swag Detailing. Ale zanim do tego dojdziemy, auto jest w kurzu. Widzisz to? I tego nie rób nigdy. A dziadzia, bo widzę, że tu są drobne rysy, a dziadzia jeszcze dorzuci. Celowo, żeby właśnie sprawdzić pastę. I tak miałem ten panel jechać, żeby sprawdzić jeden produkt, który zacząłem w sumie przed zimą i nie bardzo podobała mi się aplikacja tego produktu, więc stwierdziłem, na Mańku w sumie usiadł beznadziejnie, zobacz ile kurzu. Tego nie robimy. Tego nie było w ogóle. Tak się nie ucz. Nie ma opcji. Kurczę, nie przygotowałem sobie sprężonego powietrza. Oj, no nic. Zaraz pójdziemy po sprężone powietrze. I teraz tak. Tutaj na tym błotniku niestety, i to widać nawet, gdzie był lakiernik, z tego względu, że tu sobie rzucę, z tego względu, że o, tu jest odkurz, który troszeczkę przyciąłem, więc może być kolorowo. Tu jest dużo rys, tu jest mniej rys, czyli wiadomo, po lakierniku już lakier delikatniejszy, mnóstwo wtrąceń tutaj takich dziwnych, kurczę, no nie popisał się. Będę chciał na pewno sprawdzić miernikiem, ile mamy tutaj, bo ja już tutaj grubo ciąłem, bo chciałem ten odkurz troszeczkę zlikwidować i część mi się udało, oczywiście wszystkiego. A i tutaj mam przecierkę od jak niosłem pojemnik. Zobacz, wyśliznął mi się i poszło fuch i zahaczyło o kancik i tu. Zobaczymy i pierwsze co wskoczę, ale to za chwilę. 170, 130, no i jak wiadomo dwie porcje. Tu już było cięte, a w sumie 160, ładnie. 140, 180, 190, 190. Teraz przelećmy tu, żeby stówka. No i tu już mega uważamy. Stówka. Poniżej stówki nie chcemy. Czyli tylko liźniemy. 110, 120, miło. 110, 130. I szpachl. 160, drugie miejsce, jeżeli chodzi o szpachle, 110, no dobrze, czyli tylko liznę. Tutaj będę chciał zobaczyć, jak na futerku to usiądzie. Nie to, to, okej, wyłącz się. Teraz tak, co, o, latareczkę włączyłem, ładnie. Co do samej pasty, leżała całą zimę, nie miałem czasu, słuchaj. Dlaczego nie będzie długiego filmu na różnych lakierach, bo chcę, żeby tak na surowo, słuchaj, że wskakuję, później będę chciał oczywiście wskoczyć na Mańka, na biały lakier, będę chciał też na delikatny, czarny lakier zobaczyć, jak się zachowa, ale to powoli. Będę powoli wrzucał filmy z tą pastą i wszystko będzie właśnie tak na surowo. Żeby nie było, że coś przygotowałem, udawałem, tak jak będę czuł, tak jak będziesz to widział, tak będę to przedstawiał. Od czego zacznę? Z tego, co pamiętam, jak o, zapach, ojej, no rewelacja, cytrynowy, taki świeży. Przypomina mi, tak jak mówiłem, chyba ten dressing do Vaxadit bodajże, do opon, ten limitowana wersja złota, ze drobinkami takiego złota jakby brokatu, o, może nie złota. No fantastyczna sprawa, super pachnie. No dobrze, słuchaj, konsystencja tej pasty, zobaczmy. Super, taka idealne masełko. O, będzie się fajnie wypracowywać, będzie się bardzo tłuściutka taka. Sprawia wrażenie takiej tłuściutkiej, zobacz. Coś czuję, że niewielka ilość tej pasty będzie potrzebna. Kto robi dla szwagra? Nie mam pojęcia. Myślę, że sam jej nie zrobił, ale to nieważne. Większość firm w Polsce, wiadomo jak to wygląda. Sytuacja. Zapewne sam chciał, żeby ta pasta tak one stepowa wyglądała. Na pewno nie jedną wstępnie, że tak powiem, produkcję miał, testował pewnie, wyrażał swoją opinię i stwierdził, że ten produkt, który ja tutaj mam, jest właśnie taki, jakby chciał, żeby była pasta one stepowa. Słuchaj, teraz tak, ja biorę latarę, ja to wyłączę światło i zobaczysz bałagan w aparacie.
Później pokażę ci też na zimnym, a później jeszcze ci pokażę latareczkę, którą dziadzia sam skombinował do białego lakieru, żółtą. Dobra, biorę aparat, słuchaj, i wyłączam światełko. Okej, okay. Drobnie, o, widzisz, zaczyna się. Tu jest ten odkurz, widać, nie? Odkurz, no i taka tutaj drobnica. Aparat tego nie widzi, kurczę, no ja to widzę. Poczekaj, jakby to może rozjaśnię trochę. O, może teraz. O, właśnie. O, widać? Widać, co jest. Bardziej mnie interesuje, słuchaj. Przyciemnie. Poczekaj. O, widzisz tutaj? To jest to targnięcie skrzyneczką. Tu jest grubo. Tu jest zmatowiana. Macik, totalny macik. Zobaczymy, jak to zdejmie futerko. Ok, biorę teraz latarkę, słuchaj, z zimnym światełkiem. Stryk. O, widać, co jest grane, nie? Prześwietlone. O, no jest bałaganik. No jak to po zimie? Nieumiejętne mycie dziadzi. I mamy bałagan. Pewnie mikrofibrą jeszcze dorzuciłem. Tutaj, słuchaj, tego bałaganu nie ma za wiele. Kurczę, momencik. Tu tego bałaganu nie ma za wiele. Tam, gdzie był lakiernik, wiadomo, kolejna porcja, delikatniejszy lakier. I tutaj, i skupimy się właśnie na tym, zobaczymy, jak to pójdzie. Słuchaj, być może będę chciał przeskoczyć jeszcze na drzwi dzisiaj jeszcze i położyć wosk. A jadą do mnie woski. Od Artura bodajże, z tego co kojarzę, co pamiętam. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Jedzie wosk, który tutaj wcześniej kładłem, tej samej firmy. Tak. Stwierdziłem, że nie kupię, ale widz stwierdził, że chce znać moją opinię. Bardzo mnie to cieszy. No dobrze, słuchaj, ja idę po sprężone powietrze. I dmuchamy. Okej, okay. No to co? Zaczynamy zabawę, nie? A, zapomniałem, że złączkę mam nieszczelną. Muszę wymienić końcóweczkę albo o-ring. Maszyna, słuchaj. Maszyna Heckman, nie do zajechania. Całą zimę nią jechałem. Słuchaj, szyby, no nie do zdarcia. Naprawdę fajna. Co jest ciekawe, one mają tutaj zabudowane, tak jak widzisz, tą całą głowicę, można powiedzieć, główkę. Odkręca śruby i oni dodają, bo jak mocno dokręcisz, albo tak jak polerujesz szkło, no to niestety opór jest i dokręca się. Wtedy ręką nie odkręcisz, nie ma opcji. Wywierciłem sobie w niej dziurę. Widzisz tutaj, w plastiku. I tu masz przycisk, żeby blokadę. Taka sytuacja. Także dla potomnych, jak ktoś nie rozkręcał, a chciałby mieć, żeby nie odkręcać kluczem w tych, bo to są różne firmy, mają jeden sprzęt, można powiedzieć. Dobra, bierzemy futerko Lake Country. Bierzemy, biorę. Przedmucham sobie je jeszcze. Bing, bing, bing. To jeszcze muszę zapiąć. Ojej. Widziałeś, ile miodu jeszcze? Widziałeś, nie? Dobra, niech nam syczy, niech tu leży. Zmieniam gumy. Do kosza. Gumiaki, puszczaj. O. Ale jestem ciekawy tej pasty, naprawdę, kurczę. Słuchaj, całą zimę nie polerowałem lakieru w ogóle. Nic, kompletnie. Teraz, dzisiaj mamy który? 22 marca. W ogóle nie polerowałem lakieru. W ogóle nie dochodziłem do aut. A najgorsze jest to, że już zrobiło się ciepło, już 3 auta i tak... Ja już się przestałem jarać korektami, naprawdę. Wolę umyć, chemię sobie posprawdzać. Daję raz, dwa, trzy małe groszki, słuchaj. Obroty, jak najmniejsze. Kabel na siebie. I zobaczmy, co to z tego wyjdzie. Zobaczymy, jaki będzie zapach przy pracy. To też jest fajne i ważne. No dobra, lecimy. Tutaj mamy teraz na dwójeczce, tak, dwójeczka. No
no zapach się uwalnia rzeczywiście bardzo fajny. Bez docisku, spokojnie. Jak ona się układa? Elegancko. Bardzo przyjemnie. Czy czuję ten zapach przy pracy? Nie czuję. W ogóle. No dobra, lecimy. Delikatny docisk. Teraz sobie odpuszczę docisk i przyspieszę. Fantastycznie się układa, naprawdę. Cały czas ją mam, cały czas nią pracuję. I teraz przy krawędzi. Zobacz, delikatny docisk, dlatego wziąłem mniejszy talerz, żeby mi się ładnie koniec futra dostosowywał do krawędzi karoserii. Tutaj oczywiście musisz uważać. I przeskakujemy. Jeszcze szybciej. No, długo nią można pracować. Takie pasty lubię. Ok. I zwalniam się. Ostatni przejazd. Nie śpieszymy się, taki finiszowy przejazd, dwójeczka i bardzo minimalny docisk, tak żeby sobie futerko to wszystko ładnie rozprowadziło jeszcze pastę, żeby nie grzeć lakieru, żeby go nie grzeć.
No, 2,5. Dużo się nie pomyliłem. Okej, słuchaj. Czyścimy sobie. Zobacz. Zabarwia ładnie futerko. Ciekawe, czy zejdzie. Zaraz zobaczymy. Tak jak widać, ładnie ją wypracowałem, bo niewiele zostało. No troszeczkę zabarwia futerko, ale to jest pikuś. Akurat przedmuchamy. Mam nadzieję, że to dobrze widzisz. Zobacz, jeszcze pasta jest, jeszcze mógłbym nią pracować. Fenomenalnie, a ja takie pasty lubię. Lubię takie właśnie, gdzie mogę sobie... Rewelacja tego futra ogólnie, tak jak kiedyś mówiłem, a czy nie wiem, czy był film. To będzie, z Like Country. Tam powiem, o co chodzi, że ta jego puszystość właśnie. To tam wszystko powiem. Tu nie będę nic mówił. Tu, jeżeli chodzi o to przetarcie grube, jeszcze jest. Ja go nie ruszam, bo tutaj co jakiś czas będę zbierał, więc... dobra, teraz tak. Mikrofibra. Pyk. I zbieramy pastę. Zobaczymy, jak się zbiera. Bez docisku, słuchaj. Fajnie. Fenomenalnie. Tu już widzę, że hologramów narobiłem, czy to pasta? Pewnie holsik. Ale tylko tu. Tu, gdzie kończyłem. No, holsów jest. Haha. Nie udało się. A nie, czekaj. To albo pasta, albo holsy. Zobaczymy. Pewnie holsiki. Tak, holsiki. Zdecydowanie holsiki. Okej, no zobaczymy. Albo... Nie, hologramy. Grubo narobiłem. Grubo holsików. Dobra. Hologramy. I to już nawet widać tutaj pod latarą widzę. Pod LEDami. No. Dobra, teraz zobaczymy, jak wymyję. Tę kładę tu do zbierania pasty. Biorę następną i tu już będę wymywał. Zobaczymy. Solidnie sobie zwilżę mikrofibrę. Żadnego problemu. Jeszcze tu. Im bardziej mokra, tym lepiej. I w jedną stronę. O właśnie. I druga strona. Teraz już tylko przejazdy. Ale holsów. Wow. Na to futerko za agresywnie. Albo za szybko. Coś zrobiłem źle. Ale pierwsze podejście. Kiedy się wyczujemy? Dobra. Na futro jest za agresywnie, widzę. O, moc holsów. Człowiek. Ale pięknie. Ale za to wycięło fantastycznie. No tutaj kurczę na futrze. Siła cięcia jest znaczna, nawet nieźle. Naprawdę, tak jak widać, słuchaj, ładnie zebrało. Ten sznyt jest, no, naprawdę jest niewielki. Ładnie zebrało, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Siła cięcia jest naprawdę znaczna. Konkretna. Nieźle, nieźle. Dobra, słuchaj, biorę latarkę inspekcyjną. I znowu ponownie wyłączam światło. No i co my mamy? Moc wrażeń, słuchaj, zobacz. Ho, ho, ho! Bogatości! Oj. Ale wycięło, z tego co widzę, wszystkie te rysy, które mnie wkurzały. Tutaj jakieś lakiernika badziewie zostało. No, hologramy na maksa. Przy tym futrze tutaj ogień. Zobaczymy tutaj, z tej strony teraz. Okej, słuchaj. Tutaj, gdzie było lakierowane, narobiło holców. Teraz będę chciał zrobić tutaj na tej połówce. Zobaczymy, czy będzie różnica. Dam 4 groszki pasty, żeby nie było. Dam jej trochę więcej i nie będę jej atakował. Raz, dwa,
trzy, cztery. Cztery grochy, słuchaj. I teraz tak. Ja kończyłem... momencik. Już sobie sprawdzę. Tu. Czyli na środku koła. Czyli będę jechał w tę stronę. Będę chciał tutaj zrobić, zobaczyć, czy też zrobię hologramy. No i co? Się zaplątałem. Okej, dobra. Stryk. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. O, idziemy. I stąd. I to nas interesuje. Okej. Wolne obroty. Oczywiście futro samo w sobie jest agresywne, jakie by nie było, więc nie oczekujmy tutaj igły. Ale tutaj jest tak naprawdę do wykończenia i z głowy. Okej, lecimy. O, teraz poczułem zapach, czyli troszeczkę więcej pasty i teraz poczułem zapach. Okej, przyspieszam i to jest wszystko. Słuchaj, kładzie się ona jak sonax, takie masełko. Sprawia wrażenie, że nie jest tłusta. Wymywa się bardzo fajnie. Przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Mam wrażenie, że woli wolniejsze obroty na futerku. Zdecydowanie lepiej się układa. Ta prędkość dla tej pasty przy tym futerku jest idealna. Jeszcze jeden przejazd i kończę.
Teraz tak, słuchaj. Mam wrażenie, że pasta nie lubi takich szybkich obrotów. Bynajmniej na tym futerku. Jak się ją delikatnie jedzie, zobacz, to pracujesz i pracujesz cały czas na prawie trójeczce. To jest jej prędkość tutaj. Bardzo fajnie, długo można nią pracować. Zachowuje się tak jak, kurczę, Sonaksik. Naprawdę, takie układa się tak jak Sonaks. Wymywa się fantastycznie, co dobrze od niej świadczy, kurczę, no. Zobaczymy, zostawiłem jej teraz dużo. Nie wypracowywałem, tutaj starałem się ją, że tak powiem, przegonić troszeczkę. Tutaj optymalne obroty, delikatny docisk i zostawiłem pastę do zebrania. Ciekawy jestem, od razu sobie przeczyszczę. Sprawiała wrażenie, słuchaj, takiej tłuściutkiej, kurczę. Ciekawe. Dobra, tym zbierałem pastę. Zobaczymy, jak się będzie zbierać. Tu będę dobrze widział. Fantastycznie. Fantastycznie? Fantastycznie. Delikatny opór jest przy zbieraniu. Ciekawe, jakby na niej siedziały woski. A, ciągnie się jednak. No, ciągnie się. O, zobacz. No to, kurczę, za mało wypracowana. Ale ciągnie się. No, ewidentnie się ciągnie. Czyli nie jest tak fantastycznie, jak myślałem, jak z Sonaksem. Ale nie jest to też mazerna, spokojnie. Ogólnie jest tak pośrednio, tak przyjemnie. Dramatu nie ma, naprawdę. Delikatny opór jest. Wiadomo, latarka... tu. Zobaczmy. No i tu już mamy. Całkiem przyzwoicie. Zobaczymy, na ile maskuje. A na ile... Ale to zaraz będziemy wiedzieć. Tu jest holc. Tu jest holc. Malutki, delikatny holcik. Zobaczymy, czy to pasta, czy moja robota. No i drugie podejście. I już jest trochę lepiej. Wiadomo, no tu jest inny lakier. Tu można powiedzieć, że nie było lakiernika, więc to też jest... No kurczę, no to jest właśnie najgorsze. Stare auto, tu pomalowane, tam pryśnięte i tak... z one stepa robisz. I wpadasz na jeden panel, jest fantastycznie, wpadasz na drugi i zdziwko. I holcy, no to jest tak, no jak nie urok, to wiadomo co. Dobra. Słuchaj, no zebrałem, nie ma jakiegoś problemu. Nawet jak widzisz, tak jak widziałeś, dużo jej zostawiłem, naprawdę nie stwarza problemów. I teraz tak, przejeżdżam, nie, to są hologramy, nie jest to pasta, mam nadzieję. Biorę mikrofibrę, odwracam, żeby nie było. Solidnie spryskuję, solidnie, ja to nawilżam naprawdę grubo. Nie żałuję materiału, ma być mokro. Żebym nie tarł suchą mikrofibrą. Dla mnie to jest podstawa. I lecimy w jedną stronę sobie, powolutku. Kółeczka i w dół. I to samo tu. Okej, dobra. Druga strona. I lecimy w drugą stronę. Dlaczego? Żeby nie atakować taśmy. Na taśmie przeważnie coś zostaje, więc teraz lewa rąsia i wzdłużny ruch. Raz. I dwa. Biorę latarę i patrzę, jak to odparowuje, czy coś zostało. Latarę chciałem powiedzieć. Jest. O! No to będziemy mieć efekty. No dobrze, słuchaj. Nie, wymywa się naprawdę idealnie. Idealnie. Tutaj to, co widziałem przedtem, to były rzeczywiście hologramy. Po zebraniu pasty to, co było, to zostało. Zbiera się naprawdę przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. Można powiedzieć, że obraziłbym tą pastę, jakbym powiedział, że w pobliżu Menzerny. Nie. W pobliżu Sonaksa, czyli bardzo dobrze o niej świadczy. Bo jeżeli chodzi o wymywanie Sonaksa, jest naprawdę brilliant. Teraz tak, słuchaj, w porównaniu do tego miejsca, gdzie tu starałem się ją przegonić trzy grochy. Można powiedzieć, że ją wysuszyło. Pasty moim zdaniem na dzień dobry, to mówię oczywiście przy futerku, trzeba dać trochę więcej. Trzeba dać trochę więcej, ona jest taka gęsta. I obroty, nie męczymy jej obrotami, tak wstępnie mówię, nie męczymy jej obrotami. Widzę, że ona lubi spokojne obroty do trójeczki na mini polerce.
i ona wtedy pięknie się naprawdę równiutko okłada. Jak tylko przyspieszyłem, od razu widziałem, że zostawały mi puste place, gdzie pasta nie była uzupełniana, więc no to już no źle, niedobrze, no bardzo źle. Pasta musi, jak jedziesz spadem, musi być, cały czas musisz widzieć, że równo ona się układa. Wtedy elegancko, równo tnie i jest większe prawdopodobieństwo, słuchaj, że nie narobisz hologramów. Dobra, słuchaj, ja biorę aparat i będę wyłączę światło standardowo i będę chciał ci pokazać, jakie wyszły holsiki. No zobacz, w porównaniu do tego, co tam było, no to tu już można powiedzieć, że jest poezja. A zobacz tu. Masakra, nie? Fajnie mi się ją pracuje z tego względu, że trzyma się tego lakieru, fajnie się, jak sonaksik, naprawdę, trzyma się lakieru, nie pryska, zero jakiegokolwiek pryśnięcia, gdziekolwiek w ogóle. I z tym jest bardzo fajnie. Teraz słuchaj, wskoczę tutaj niżej, tu, będę chciał wskoczyć, tutaj niziutko, spadem ADBL-a żółtym, którego uwielbiam i który z Sonaxem 0406 robi naprawdę mega robotę. Chcę zobaczyć, jak będzie tutaj z pastą szwagra. Jak to się będzie kładło. Odsunę sobie tutaj i prawdopodobnie, słuchaj, pójdę i przestawię sobie lampę, żebyś ty też dobrze mógł zobaczyć tutaj ten panel. Okej, lampa stoi. Teraz sobie jeszcze sprawdzę zimną latarą, ile jest holsów. No, w porównaniu... Narobiło oczywiście hologramów, delikatnych, bardzo delikatnych, ale w porównaniu do tutaj, gdzie goniłem, to jest w ogóle przepaść. To tu jest naprawdę fajnie. Będę chciał sprawdzić jeszcze na jakimś konkretnym bałaganie. O, tu mam takich troszeczkę grubszych rysek. Zobaczymy, jak to pójdzie na... No ale tutaj jest mało klaru i tu będę uważał. Zobaczymy, jak to pójdzie na... Sonaxie. Kurczę, uspokój się, dziadzia. Jak to pójdzie na padzie ADBL-a żółtym. Ależ fantastyczne futra, będzie o nim film. Albo już był. No dobra, zobaczmy teraz na gąbeczce. Oczywiście pierwsze co? Dmuchamy. Wow! Ale no rozrabiałem. Widziałeś, co zrobiłem? Spadł mi miernik lakieru. Tak to jest, jak się jest gramotnym jegomościem. Dobra, zdejmuję gumy do kosza, świeżuteńkie, żeby mieć pewność, że będzie czyściuteńko. A na końcu, słuchaj, pojadę padem finiszowym tutaj. Zobaczymy, jak wyciągnę te hologramy, czy się uda. Okej. I teraz tak, będziemy impregnować pada. Pyk. Jedziesz maleńki. Okej. Grubo pasty. I rozkładamy. No zapach przyjemny. Przy korekcie, no czy go czuć? No niekoniecznie. Ale lepiej, żeby pachniała, niż śmierdziała jak mędzerna na przykład. No przyjemnie, naprawdę przyjemnie. I teraz wbijam na maksa. Uginam, zobacz, wbijam to bardzo mocno, bardzo. Mam widzieć, że na zewnętrznej stronie nic tu nie ma. Kompletnie. Czyli nasączyłem gumiak do wymiany, biorę nowy i daję tutaj maksymalnie 3 malutkie groszeczki. Ojej. O, teraz. 1, 2, 3. I to jest wszystko, słuchaj. Zamykam. O, pyk. Jeszcze raz powącham. No bardzo przyjemnie pachnie, naprawdę. Podoba mi się jej konsystencja, taka bardziej kremu, słuchaj, niż pasty polerskiej. Lubię takie. Właśnie Sonax ma podobne, też takie bardziej kremowe. Okej, gdzie ja mam ten bałagan? Mam nadzieję, że mi się GoPro nie wyłączy. Tu mam bałagan solidny. O, tu już widzę. Ohoho. Grubo. No, to tutaj muszę ci pokazać w aparacie. Chciał, nie chciał. Muszę, bo... Tam jest naprawdę poważnie. Poczekaj, wyłączę światło. A chodzi mi dokładnie, słuchaj, o to miejsce tu. Poczekaj. Zobacz. Poważnie jest, nie?
konkretnie, tak jak widać. Zobaczymy, na ile ugryziemy te rysy. Mam nadzieję, że... Bo pasta, powiem ci, że moim zdaniem, no... Może z tym futrem jest tak agresywnie. Ładnie, nie? Dobra. Widziałeś, widziałeś. Ładnie, ładny bałagan, grubsze rysy. Bo kurczę, pasta na chwilę obecną widzę, że bardziej w stronę chyba cięcia niż takiego wykończenia. Jeżeli chodzi o połysk, no po futrze co ja mogę powiedzieć? Tutaj po tej gąbce i po finiszu będziemy dopiero wiedzieć, co jest 5. Na jedyneczkę raz, dwa, trzy, cztery. O, elegancko sobie rozprowadzasz. Jedyneczka i lecimy. Ależ to, ten pat jest fenomenalny po prostu. Uwielbiam go. No teraz czuję zapach. Jak jest dużo pasty, nasączysz gąbkę, rzeczywiście jest przyjemnie. No prowadzi się perfekcyjnie na gąbce. O ja, zobacz jak się to układa. Mam nadzieję, że to widzisz. Rewelacyjnie się to układa. Oczywiście nie śpieszymy się, nie dociskamy za mocno. I czuję, że to jest właśnie, to są obroty tej pasty, naprawdę. Nie mam ochoty przyspieszać, bo mi się bardzo fajnie układa. Jedyne co, to po prostu docisnę teraz. Oby, no trzyma się niesamowicie, zero chlapania, piękne układanie, bardzo fajnie. Naprawdę, super. I teraz z dużym dociskiem, góra, dół i później odpuszczę. Cały czas mam wystarczająco pasty. Cały czas nią pracuję, no pięknie się układa. Tutaj naprawdę już taki w miarę mocny docisk zrobiłem, popełniłem. Odpuszczam i troszeczkę zwalniam. Całą zimę bez korekcji, bez w ogóle jechania po lakierze. No i jest wiosna i znowu działamy. Nie to, żeby jakoś tak bardzo chętnie, ale trochę tego też i brakowało jednak. Jednak w Elbie gdzieś to siedzi, że człowiek co jakiś czas musi coś przejechać jakąś pastą, bo kurczę, niedosyt jest. No. Tutaj delikatnie, bo załamanie. Pozwolę sobie dwa razy przejechać, bo mi się tutaj gąbka źle ułożyła. Wtedy robię zawsze powrót i wracam. Słuchaj, ja cały czas pracuję tą pastą. Ona cały czas jest. Świetna, zero gdziekolwiek, jakiegokolwiek chlapnięcia, nic.
A ona cały czas jest. Bomba. Praca jest naprawdę, możesz długo nią pracować. Takie pasty lubię. W ogóle nie ma opcji, żeby gdziekolwiek chlapnęło. Czy to z futra, czy z gąbeczki, trzyma się lakieru i pada perfekcyjnie. Rozkłada się w takie idealne masełko, naprawdę. Tu ślisko, bo jeszcze pasta jest. Dobra, zbieram. Odwracam mikrofibrę. Zobaczymy, jak pójdzie zbieranko. Tu ją troszeczkę przygrzałem. Na samym koniuszku widziałem, że ją złapało i dlatego szybciej przyspieszyłem. No to trzeba już sobie samemu troszeczkę popolerować, żeby wiedzieć, kiedy odpuścić, przyspieszyć, zwolnić, żeby widzieć, co... O kurde, tak powiem ci, że po gąbeczce... Fantastyczny. Ale tutaj jest tempo. Tu, gdzie nie było pasty... Poczekaj. Odwrócę. Tu, gdzie dotarłem, jest ślisko, a tu jest tempo, gdzie ona została. Czyli nie ma takiej... A nie, ślisko. A, śliskość jest. Czyli pasta siedzi. Czyli mam uzupełnioną mikrofibrą pastą. Okej. Dobrze. I odwracam teraz ponownie stryk w ten, z tej strony. I w ten sposób jedna mikrofibra może służyć na bardzo długo, słuchaj. Słyszysz, jak piszczy? Pięknie. Słyszałeś to? Wymywa się obłędnie. Kurczę, już piszczy. Rewelacja. Odwracam. Lewa ręka. I ciągnę w stronę. Co tu mam? Paproszek. Jakaś niteczka. Nie chcemy ciebie. To są stare mikrofibry, słuchaj, po... po włoce. Szybko namoczone i zobacz, i służą do pasty. Okej. Gitara. To tu. Teraz szybkie dmuchnięcie. I słuchaj, i nie patrzę. Biorę aparat, wyłączam światło i będziemy razem patrzeć, co wykombinowałem na żółtym padzie od ADBL-a i paście one stepowej od Swaga. A, światło jeszcze może. Pyk. No i co my tu mamy? Spójrzmy. Zero holsa. Rewelacja. Pałagan, zobacz, pamiętasz, jaki był? Grubych rys nie wycięło. Tak jak widać, grubasy zostały, ale jest o niebo lepiej. Tutaj tylko teraz kwestia dopasowania. Dopasowania, poczekaj. Pada futra i lecisz. Zajebista pasta, naprawdę. Super się nią pracuje. No to jak się układa. Kurczę, śmiem twierdzić, że chyba lepiej mi się nią pracuje niż Sonaxem. No tak się trzyma lakieru i pada. Takie masełko, no kurde. Nawet i ten zapach, no miło, miło, naprawdę fajnie. Pierwsze podejście i od razu banan na ryju, kurczę. Dobra, poczekaj, zobaczmy tu, gdzie byłem. Trochę może zrzucę, o, tak, żeby było ciemniej. Może latarką przejeżdżę, o. Kurde, nie mogę złapać, poczekaj. Daj mi chwilę. Grubasy zostały. Ten meszek, jak ja to mówię, mniejsze rysy znikły. Zero hologramu. Zero. Perfekcyjnie się wykańcza. Naprawdę super. No, powiem ci, że jestem miło zaskoczony. Teraz patrzę na połysk, słuchaj. Jeżeli chodzi o tę pastę. Tutaj przyświetlę oczywiście lamp. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Jest nieźle. Ja ją porównuję do Sonaxa, naprawdę, z tego względu 0406, że tam też mamy masełko, z tym, że tutaj ta pasta lepiej się trzyma pada i jestem teraz może już nawet pewien, nie lubi szybkich obrotów, ale to dobrze, czyli nie trzeba grzać lakieru, kurde. Dwa koło trójeczki i sobie spokojnie lecisz, regulujesz tylko dociskiem, odpuszczasz i to jest wszystko i bajka. Pierwsze podejście widzisz z pastą, rewelacja. Teraz będę chciał, słuchaj, idę po pada
finiszowego, będę chciał tą pastą zlikwidować te hologramy, które narobiłem futrem. Słuchaj, i znowu padł od ADBL-a. A dlaczego ADBL-a? Bo je bardzo lubię. Nie są to, nie to, że ja ją reklamuję, tą firmę. Naprawdę do amatorskiej zabawy rewelacja. Tutaj cena ta jakości jest bardzo wysoki level. Nie są to mistrze trwałości, ale tak jak mówię, jak ktoś się bawi amatorsko, nie ma sensu, raczej sens jest się cisnąć, jak masz dużo pieniążków w dobre pady. Oczywiście, że tak, ale ja na tyle, co ja robię, wystarczająco naprawdę do zabawy. ADBL fantastyczny, a ten żółty to jest w ogóle mistrz polishingowy. Ok, standardowo, klasycznie, czyli pyk, dmuchanko, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Hologramy pamiętamy, jakie mamy, nie? Czy chcemy zobaczyć? Nie, no pamiętamy. To może inaczej. Albo nie inaczej. Pamiętasz, jakie były holsy? Kurczę, pokazywałem. No jest bałagan solidny. I to samo. Impregnacja pada, czyli grubo. Nic się nie zmieniło. Ale masełko. No ten zapach, nie jest to może jakiś mistrz, ale lepsze to niż te niektóre pasty, które śmierdzą. Tak, że się kurczę pracować nie da. I tutaj też wbijamy. Mocno, naprawdę. Tutaj nie ma litości, zobacz. Musisz go rozprowadzić solidnie. Ta pasta ma wjechać w pada. To jest inna robota wtedy, słuchaj. O, jeszcze meszek został. To jeszcze pakujemy. To jest inna robota wtedy. Tu jeszcze. Ok, zobacz, bajeczka. I klasycznie pyk. Gumiak. I będziemy lecieć. Tam, teram, tam, tam. Pum! I trzy grochy. Raz, dwa, trzy. Do finiszu można dać cztery, ale lepiej, jak jest więcej pasty. Ale bez przesady. Kabel. Tu może słabo widzieć. Jeszcze przedmucham sobie tutaj panel. Ważne przy finiszu, żeby było naprawdę czyściutko. Naciągnę. O, coś już rozwaliłem. Mak, myk. Ach, mięciutki padzik. To lubię. Ting, 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 ting. Ting, ting. I lecimy. Mamy jeszcze pastę? Oczywiście, że minimalnie mamy. Jeszcze tu jest, o, tu bardziej wypracowana. Nie, cały czas jest. No obłęd. No kładzie się, no po prostu leży ta pasta na futrze jak cię mogę, ale gąbka po prostu ją uwielbia. No fantastycznie się prowadzi. Zero chlapnięcia najmniejszego, najmniejszego. Nigdzie, kompletnie. No chyba z pierwszych past, która kurczę na dzień dobry nigdzie mi nie chlapnęło, naprawdę. No zawsze gdzieś albo za dużo, albo za mało przyschło, a tu tak jakbym się wbił perfekcyjnie w nią. A jej nie używałem. Na dzień dobry jestem bardzo miło zaskoczony, naprawdę. Super. Dobrze. Nowa mikrofibra. Finish. Jak finish, to już od razu mówię, że bierzemy inne mikrofibry. Zbieramy pastę. Mięciutką. Tu jej zostało dużo, ale przy finiszu zostawiamy, nie wypracowujemy do końca. Pasty niech ci zostanie, później ją sobie delikatnie zbierzesz mikrofibrą. No, tutaj musiałem troszeczkę. Jak jej dużo zostawisz jednak, no to chwilę trzeba się pobawić z
usunięciem pasty. Także nie jest takie pykcyk. Sonaksik chyba, jeżeli chodzi o wymywanie samej pasty bez płynu inspekcyjnego, jest troszeczkę lepiej. Tu odrobinkę gorzej, no odrobinkę gorzej, ale i tak jest super. Dobra. Ta bez płynu, a ta z płynem. Duża. Okej. Dobra, tu mamy metkę, to sobie ją zabierzemy. Tu kawał szmaty i tu. Tak, żeby było grubo mięsiście. Finish to finish. Tutaj już nie ma półśrodków i solidnie. Nie żałujemy materiału. Na kancik. OK. Oczywiście CarPro K2 Cleanet. Nic się nie zmieniło, słuchajcie. Na chwilę obecną do wymywania past nie widzę innego produktu. Oczywiście co do ceny. Cena, jakość. Naprawdę rewelacja. Dobra. Druga strona. I teraz powolutku. Przy finiszu to nawet lepiej, jak sobie ciągniesz w jedną stronę, bo wtedy będziesz widział, jak będą hologramy, w którą stronę są ukierunkowane, że będzie wiadomo, czy ty robisz, czy maszyną. Inaczej się układają. OK, dmuchnę. Latara. Tu. Opa. No chodź tu. O, jest. O, tu jakby coś było. Jakbym nie... I co mamy? Tu coś jest. Albo źle wymyte. Tu... A nie, to lampa mi się, już się przestraszyłem. O! Już mówię, kurde, pięknie. Patrzę tu. Minimalny jest. Minimalny jest. No tak jak myślałem, ona bardziej tnie niż wykańcza. Może być, że za delikatny pad. No minimal, ale to taki minimalny. Jeszcze jeden przejazd więcej. Kurde. Ale można nią śmiało robić. No jak widzisz, i do finiszu, do polishingu, i do cięcia. Tu jest idealnie. Tu jest po prostu brzytwa. Najlepiej usiadło to na żółtej gąbce, ale tu jest niestety element lakiernika i tutaj też może być w tym problem. Tu jest brzytwa. Wezmę sobie drugą latarkę. OK. I zaraz ci pokażę. I zaraz będę chciał wymyć. Kurde, to chyba jednak lampa, słuchaj. Tu coś mi się ciągnie. Tu jakbym się nie przyłożył. O, i tu. Nie, to są hologramy i to jest góra-dół. Czyli to nie jest wina tego mojego wycierania. Ale słuchajcie, kończy się hologram tu, gdzie... kończy się robota lakiernika. Tu, gdzie lakiernik się bawi, zaczynają się hologramy, więc... no dobra, pokażę ci to w aparacie. Wyłączę światło. No dobrze, słuchaj. Jakby ci to pokazać? Kurde, poczekaj, może uda mi się to złapać. Inaczej, druga ręka. O, tu może. Poczekaj. Przejeżdżając tu, rozjaśnię. No i nie złapię. O ja, poczekaj. Jest. Kurde, tu jest ten taki hologram. No widzisz, o, teraz był skurkowany. Poczekaj. Złapię go. Taki minimalny. Czyli jeszcze jeden przejazd trzeba będzie zrobić. Poczekaj. No nie złapię go. Kurde, no nie mam szans. No ja go widzę, no ja go widzę. Kurde, on jest tak minimalny, że to po prostu bania mała. On jest tak delikatny. Ojojojojojoj, ściemnimy. Może tu, o, może tak, w ten sposób. O, widzisz?
No kurde. Tu go najlepiej widać, jak się przejeżdża. Poczekaj, to może inaczej zrobię. Przełożę lampę tu. O, teraz widać. Kurde, tutaj teraz widać cały bałagan. To ja to muszę rozjaśnić na maksa. O, szkoda, że tego nie widzisz. No żałuję jak 150, kurde. O, tu jest naprawdę mnóstwo hologramów, takich bardzo delikatnych. I przejeżdżam dalej, tu gdzie jechałem i tu już nic. Tu gdzie zajechałem poza lakiernika jest idealnie. Poczekaj, zmniejszę. O. O, widzisz, tu się zaczynają. Kurde, jakby ci to... Słuchaj, jakby ci to zobrazować? Kurde, no aparat tego nie łapie. No ja je widzę, one są tak mini... O, tu. Tak minimalne, ale to tak minimalnie możliwe, że potrzebowałbym jeszcze jeden przejazd. Tu u góry też minimalnie. Najlepiej pracowało mi się na żółtej gąbce ADBL-a. No fenomenalnie. Tutaj po prostu poszło bajecznie. Teraz tak, nie będę ci już więcej męczył z tą pastą na tym panelu, bo tu za chwilę wskoczę z ciekawym produktem. Ja sobie przejadę to na żółtym. Idealnie. Na żółtym całość przejadę. Moim zdaniem ten pad naprawdę do polishingu jest rewelacyjny. Kolejna pasta, która z nim siedzi fantastycznie. I teraz tak. Co do samej pasty, wstępnie, rewelacja. Prowadzenie pasty jest obłędne. Trzyma się pada, trzyma się, nie chlapie w żaden sposób. Zapach bardzo przyjemny. Jak ją przegrzejesz, średnio pachnie. Wtedy, jeżeli chodzi o przejazdy, moim zdaniem pasta nie lubi wysokich prędkości. Spokojnie do trójeczki właśnie, na mini polerce oczywiście. Spokojnie przejazdy. Na mansnerze, czyli na rotacji tej większej, myślę, że tutaj w okolicach max, kurczę, 1200. Oscylowałbym 900-1200 i to jest wszystko, to jest max, naprawdę. Myślę, że ona tak w okolicach 1000 i będzie się fenomenalnie prowadzić, bo lubi spokojne obroty. Moim zdaniem bliżej jej chyba właśnie do cięcia niż do wykończenia takiego, kurczę. Do twardych lakierów będzie brzytwa. Do mięciutkich moim zdaniem może być troszeczkę za agresywna. Tutaj na przykład jak wskoczyłem z padem mięciutkim, jakby brakowało, możliwe, że za miękki, że potrzebował, wjadę za chwilę, kurczę, z padem żółtym, ale to już nie będę cię z tym męczył. I na końcu będę chciał ci pokazać, jak wyszło po żółtym padzie właśnie ADBL-a i paście tej one stepowej od szwagra. Ok, podsumowując, fenomenalna, naprawdę, rewelacja. Lepiej mi się ją prowadzi, mogę powiedzieć, niż Sonaxa. Z tego względu, że Sonax, jak zaczynałem z nią zabawę, to gdzieś mi tam chlapnął, to nic, kompletnie. Trzyma się ten kremik, taki budyń rewelacyjny. Jeżeli chodzi o wykończenie, połysk, całkiem nieźle, ale moim zdaniem chyba bliżej mu tej paści, ale to ciężko powiedzieć, bo to wiadomo, co lakier, to będzie inaczej, ale chyba mocniej, bardziej tnie niż jest ten efekt takiego, kurczę, można powiedzieć, połysku. Tu jeżeli chodzi o cięcie i wykończenie, chyba, kurczę, Sonax 0406 moim zdaniem minimalnie lepiej stoi pod tym względem. Cięcie i jakość połysku. Moim zdaniem, ale to są wstępne takie, kurczę, przypuszczenia. Ale znowu, żeby Sonax się tak prowadził, jak ta pasta, to byłoby już po prostu mistrzostwo. Tak czy tak, pasta naprawdę potencjał ma potężny, rewelacyjna. Na dzień dobry, jako pierwsze użycie, gdzie nigdy się nią nie bawiłem, rewelacja. Naprawdę jestem miło zaskoczony. No dobra, słuchaj, dzięki szwagier za udostępnienie tej pasty. Będę się nią bawił, co jakiś czas będę wrzucał filmy. Naprawdę fajny, fajny produkt, bardzo przyjemny. Ja się z tobą żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!
Pożegnałem się, ale ostatnie podsumowanie. Nie dawało mi, słuchaj, spokoju połysk, bo przejechałem na żółtym padzie ADBL-a i tą pastą i połysk jest fajny. Tak jak widziałeś w słońcu i w cieniu, naprawdę jest całkiem nieźle. Nie jest to mistrz połysku oczywiście, nie jest to finish typowy, ale ładnie. I teraz tak, ja porównałem do Sonaxa, że ma lepsze wykończenie, tak, ale ma słabsze cięcie moim zdaniem. Ta pasta jest trochę bardziej agresywna, więc tutaj wiadomo, trzeba byłoby się dopasować. I tak jak mówiłem, jechałem wolne obroty. Pasta lubi wolne obroty, nie lubi moim zdaniem, jak się nagrzeje panel. To jest fajne. Co jest fajne, czyli wycinamy na chłodnym panelu. Także bardzo fajnie. I zdania nie zmieniam, oczywiście bardzo fajna pasta, fajnie się prowadzi, fajnie się układa, fajnie wycina, kwestia dopasowania tylko, na futrze też ładnie tnie, no wiadomo, bałagan jest większy, tutaj to zmatowienie, jak już poprawiłem jeszcze żółtym padem, wiele się nie zmieniło, zdecydowanie lepiej wycięło, wiadomo, futerkiem. No dobra, teraz już na pewno się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia...